Witamy w kolejnym formacie PND. PND to oznacza... Podpisz, nagraj, zdisuj. Tutaj dostajesz trzy zestawy po trzy ksywy. I z każdej z nich jest jeden typ, którego byś podpisał w swojej wytwórni, gdybyś ją miał, z kim byś nagrał wspólny album i kogo byś zdisował. I musisz jakby każdego przyporządkować do określonego. Pamiętaj, że to jakby to jakby trzeba... Ale czyli zawsze muszę kogoś Tak, ale jakby pamiętaj o tym, żeby podejść do tego kreatywnie, że jakby... To nie znaczy na koniec dnia nic, że ty wybierzesz nawet kogoś, kogo lubisz do zdisowania. No dobra. Zobaczymy. Walczmy o walory muzyczne. Dobra, słuchaj. Pierwszy zestaw dla ciebie to koledzy z Boys Bandu. Kizo, Reto, ZH. Kogo podpisujesz, z kim nagrywasz album, kogo disujesz? Ja. Za każdym razem, jak jest zawias na początku, znaczy, że dobry jest zestaw. Kurwa, no ciężkie. Bo zależy, czy to podchodzę, kurwa, od strony finansowej. No to wszystko jest do dowolnej interpretacji. Bo ja bym i Kiza i podpisał i zdisował. Wiesz o co chodzi? No nagrałbym album z Kizem raczej. To jest pewne. To ciekawe. Okay. Tak, no my byśmy, myślę, zrobili szybko album. Okay. Ogólnie, nie? Jeden wyjazd do Hiszpanii. Prawdopodobnie. Więc on by tam powstał. No tutaj nie oszukujmy się, jakby gdybym podpisał kontrakt z Reto, no to na pewno więcej bym zarobił niż jakbym podpisał z Zetchą, nie? Ale... z kolei chciałbym też pomóc bardziej tutaj, wiesz, w sensie takim, że no nie wiem, zależy jaki to był kontrakt, czy tylko ja coś z tego mam, czy on też. No nie wiem, powiem ci tak, nie chciałbym się disować z Retu, no bo on mógłby dobrze zdisować, po prostu wydaje mi się. On by był ciężkim przeciwnikiem, jeśli chodzi o dis, nie? No a z kolei, nie wiem, z Zetką, no nie wiem, za co bym miał się disować, wiesz o co chodzi. Bardzo ciężko mi, tutaj jest bardzo ciężko określić to. To jest fantazy, nie? No, jakby wiem, bawimy się. Ciężkie jest to pytanie, no. Ale generalnie nie wolałbyś, disowałbyś Zetkę. Bo jest jakby drogą eliminacji. No, podsumowując. Za stare czasy go bym disował. Będę. A pamiętam, że kiedyś... Nie, no kurwa, Zetka, nie miej nic za złe, proszę cię. Ale chłopaki bardzo osobiście podchodzą do tego. KB też przepraszał, Onara. No ale to nie, no zawsze ktoś musi zostać na koniec, nie? Nagrałbym z Kizem, podpisałbym Reto, a zdecydowałbym Zetka, no niech będzie tak. Dobra, no to okej, mamy to. Słuchaj, kolejny zestaw. Ciekawy. Malik, Paluch, Kali. Ja, to jest to samo pytanie, kurwa. No tak, to cały czas lecimy tak jakby samo. Trzy zestawy osób dopasowujesz tak. Podpisz, nagraj, disuj. Staraj się... Ja, no mega ciężkie, kurwa, gówno. Intuicyjnie, od razu. Zbyt osobiście... Z kim na przykład najciekawszy diss by był z tego na przykład? A najciekawszy? Od drugiej to strony. Ja raczej wybieram takie, w których bym mógł wygrać. No to wiesz... To odrzuć, postaw ego obok na chwilę i podejść rapowo. No to tak, dobra, no to tak. Podpisałbym Malika, nagrałbym album Skali, Moja Raniu. A zdisowałbym się z Paluchem po prostu. To było ciekawe. Obydwoje mamy mocne opinie, wiesz o co chodzi. Więc oczywiście wiadomo, przyjacielsko wszystko, ale myślę, że no tak bym to widział.
A ty miałeś beef jakiś kiedyś taki poważny? Bo ja mogę być poza... Poważnego to nie. Miałem, ale tak niepoważny. Okej, okay, niepoważny, dobra. Nie, miałem na szczeblu podziemnym. Ciężki okay. beef. Ja pamiętam. Ciężki beef powiązany z ulicznym beefem. Pamiętam. Okej, no okej, okay, okay. to ja kojarzę historię. Pamiętam. Ale jakby takiego poważnego nie, może przez was będę... Nie, albo wiesz, bo Palec też miał tylko epizod z Fokusem i ja uważam, że ten jakby to był dobry zalążek. Bo do dwóch gości z... A Palec wiesz, odpowiadał na to? Tak, no Palec nagrał... W sensie, tutaj nie, mi chodzi tu. No, jeszcze nie. Nie. Jak go przepytywaliśmy, to jeszcze nie było tego formatu. O. Ale możliwe, no. Dawajcie. Jesteśmy ciekawi. To będzie śmieszne, ale... No dobra, tak wybieram. Dobra, no i bardzo dobrze. I słuchaj, ostatnia pula trzech raperów. Chociaż, no. Wiecie, ja też bym tutaj... Z tym, z kim bym podpisał, to bym zaraz nagrał album, wiesz o co chodzi. No, więc jakby okay. ustalmy też tak, że podpisałbym od razu drugi to album, bo i z Malikiem i z Kizo myślę, że spokojnie mógłbym nagrać album, nie? Okej. Okay. Więc czuję gdzieś to tak, kurwa, no. A z Palcem byś nie nagrał albumu? Czy za duża rozbieżność, jeżeli chodzi o... Nie, no ty umiesz poważne numery też pisać. Nie, no nie? Tak, nie, jakby tylko jeszcze nie zrobiliśmy tak realnie z naszego numeru we dwóch nigdy. Chciałbym kiedyś taki. Nie może, mieliście może przelotki? To będzie po tym disie. A mogę ci zadać, oczywiście następny nie lubię tak spekulować, no. Ale pytanie, czy, że ktoś, jakiś raper klasy właśnie takiej, że ty będziesz go szanował, nie chcę wjeżdża tak, ci, nie, czy byś odpowiedział, czy totalnie byś zlał temat, bo wychodzisz z założenia, że nie wiem, nie chcesz bifu, nie chcesz nie, no, eskalować konfliktu, też publicznie. Klasy może takie, jakie bym szanował, to tak, wiesz co, no myślę, że zależnie chyba, czy to byłoby podszyte realnie taką prawdziwą niechęcią, no. która by była międzyludzka niechęć, czy to by było na potrzeby takie, że ktoś mi pojechał, bo ja jestem chujowym raperem według niego no. i on mi pojechał, żeby jakby trochę podbić swój kawałek, nawet jeżeli jest raperem na moim poziomie, wiesz o co chodzi? A co innego, jeżeli on mnie nienawidzi i ja jego, no to wtedy jakby dla mnie... Na pewno raczej nie zatrzymałbym się, nie? Myślę, że musiałoby być po prostu coś realnie między nami zła krew, która by mogła się w to przerodzić i jeżeli by to się zaczęło od niego, no to na pewno wtedy ja też bym nie skończył. Ale tak to myślę, że z samej takiej zaczepki, że ktoś by mnie zaczepił i pojechałby mnie i rozpoczął, to raczej bym, nie wiem, czy bym się tym przejmował jakoś specjalnie, no bo wydaje mi się, że jest to też jakiś sposób na zwrócenie uwagi, nie? To 100%, znaczy jakby jest to taki zabieg, żeby zaczepić kogoś, poczekać ewentualnie jak odbije piłeczkę i wtedy słupki lecą w górę. A co innego, jeżeli faktycznie coś się zadziało, nie, no jest jasne. Jakaś niechęć i czujesz, że rozwiązanie tej sytuacji z drugim raperem to jest właśnie to pole... Wiesz dlaczego pytam, bo jakby beefy są tylko w rapie, nie? Nie ma żadnego innego gatunku muzycznego, kiedy wiesz, artyści mają do siebie problem i rozwiązują go też na gruncie muzycznym. Często oczywiście no konflikty tak, eskalowały. Ale fajnie, jeżeli by te problemy to były takie realne problemy, a nie, że nie podoba mi się twoja muzyka. Nie, no oczywiście. Jakby... Dobra. Dobra, idziemy dalej. Dobra, słuchaj tego, jest ostatni zestaw. White Mata Białas. Świetne zestawienie. Kurwa, no powiem ci tak. No z Białasem to nigdy bym kurwa nie chciał mieć beefu z żadnego, ani disa na niego z nas nagrywać. Więc tutaj coś, ja po prostu z bezpieczeństwa coś muszę tu z nim zrobić, wiesz o co chodzi. Ja podchodzę do tego bardziej, wiesz, taktycznie. No. To no co, na pewno podpisać, nie, z nim bym nie chciał mieć, na pewno, nie? To po prostu myślę, że no Białas jest, no dla mnie jest, jeśli chodzi o disy w Polsce, no to najlepszy według mnie jest. Kurde, jego tyle po pierwsze ich stoczył, że ja ze swoim miernym doświadczeniem mógłbym naprawdę polec tam szybko, nie? Więc czy z nim zrobić płytę, czy go podpisać, zaraz się tutaj zastanowię, nie? Najlepiej by było podpisać matę, realnie, bo to by przyniosło mi największy zysk. No więc... Zostaje Sebastian, którego no, ciężko mi by było jakoś tam ten, no ale myślę, że to by był właśnie taki beef z podobnego trochę jakby, właśnie z podobnego poziomu. Okay. Że tutaj gdzieś by było właśnie, wiesz o co chodzi, coś takiego, że
to by mogło być ciekawe realnie, nie? No ja jestem ciekawy, ja zawsze więc, jestem ciekawy. Myślę, że z no. Sepcio. Sepcio, tak. Płyta, płyta w takim razie, no kurde. No to płyta z matą, płyta z matą, a podpisuję okay. Białasa. Okej. Okay. Tak to robię po prostu. No i pięknie, dobra, no i tym samym... ja, ale to było ciężkie, strasznie. To było zrobiliśmy ciężkie. To? Czy to jest fajny format twoim zdaniem, w sensie jest rozrywkowy? Znaczy rozrywkowy wiem, że jest dla widzów, bo im się podoba. Ale czy uważasz, że to jest ciekawe tak pospekulować, po ten, powymyślać, pofantazjować? Czy wolałbyś tego nie robić? Nie wiem. Nie zrobiłbyś tego drugi raz? Wolałbym tego nie robić. Pa, pa!